Proszę Państwa, wyczerpaliśmy punkt czwarty, przechodzimy do punktu piątego, oświadczenia i komunikaty. To może ja bym tylko... Może po prostu będzie taka sytuacja, że no to dobrze, się wszyscy interesują i wyjdą, nie? A są ważne. Może ja. Ja się tylko sprawdza, parę to chciałam poruszyć odnośnie sprawy związanej z edukacją, ale sytuacja jest dosyć pilna. Mianowicie pierwsza rzecz to jest taka, rozpoczęły się konkursy dla dyrektorów. Ja byłam osobiście na konkursie, pani dyrektor przedszkola 67, wygrała ta sama pani dyrektor i została głównie dyrektorem. Bardzo fajnie to się odbyło wszystko. Ale przy okazji, będąc w Wydziale Edukacji, dowiedziałam się, że ponieważ jesteśmy cały czas zainteresowani, jak wygląda sprawa przeniesienia tego przedszkola do 2022, jako że w sumie nic nie słyszymy o tym i wszystko jest w zawieszeniu i przedszkole i rodzice i gimnazjum 22 i wiadomo co robi, pani dyrektor gimnazjum 22. Więc się okazało, że jutro ma być w tej sprawie, projektu dopiero przeniesienia tego przedszkola i zagospodarowania w ogóle, czyli jak to ma być spotkanie o godzinie 8, a zostaliśmy zaproszeni w następujący sposób. Mianowicie będąc w Wydziale Edukacji poszłam do pana kapusty, który już był na przeglądaczku. Jak wiecie państwo, zapytałem, czy słyszałam, że będzie w tej sprawie spotkanie i myśmy sobie zaszczyli na początku, że ten projekt powstał, że chcemy znać po prostu sprawę i chcemy być przy tym. Więc na moje stwierdzenie, że chcielibyśmy być, to pan dyrektor zapytał mnie po tym. Więc minęło kilka dni i wczoraj otrzymaliśmy telefon, że jesteśmy zaproszeni na to spotkanie na jutro. Bo oczywiście oprócz przedszkola, dyrektorki przedszkola 67, oczywiście i pani dyrektor z gimnazjum 22. Więc tak wygląda sprawa i traktowania po prostu tej rzeczy, po prostu, które no my wiadomo, że z racji różnych rzeczy mamy zainteresowani tą sprawą, po prostu jesteśmy pomijani w pewnych warunkach, jak kwestia. Zobaczymy co jutro. Natomiast jeszcze jest taka jedna sprawa odnośnie szkół, naszych też. Wczoraj odbyło się na zaproszenie kuratora, małopolskiego kuratora oświaty, kuratorium, spotkanie radnych, znaczy to było skierowane do przewodniczących rad dzielnic i komisji merytorycznych, spotkanie z udziałem pana kuratora małopolskiego osobiście, jego zastępców, pani dyrektor Kornelia Sińskiej, wicedyrektor Wydziału Edukacji. No i oczywiście na spotkaniu już tym była obecna pani wiceprezydent Pawłowska Walkowicz. Poświęcone to było dokładnie promocji sześciolatków. Dlatego, że miasto ma problem, zresztą nie tylko miasto, bo Polska ma problem z tą sprawą. O co chodzi? Mianowicie, pomimo, że już rekrutacja się zakończyła praktycznie w przedszkolach. Tak nawiasem mówiąc, mam już pewne wyniki i mogę też poinformować, jest po prostu katastrofalnie za dużo nieprzyjętych w porównaniu do poprzedniego roku dzieci do przedszkola, co się wiąże oczywiście z niechęcią posłania przez rodziców dzieci sześcioletnich do szkoły. Dalej te sześciolatki w większości przypadków będą prawdopodobnie w przedszkolach. Oczywiście wtedy brakuje miejsc dla trzylatków, czterolatków, więc sytuacja jest po prostu bardzo poważna. To spotkanie wczorajsze było poświęcone tym, było jeszcze wspomnę, że na 18 dzielnic było 8. Pani prezydent sobie wszystko zanotowała i powiedziała, że odpowiednio zaprosi pozostałe. Nie wiem, co to znaczy to odpowiednio, ale zobaczymy. W każdym razie poświęcone to było takim rzeczom. Pełnej takiej euforii ze strony pana kuratora, który bardzo przedstawiał sytuację i jego zastępca, że w naszych krakowskich i innych szkołach jest bardzo dobrze, że te szkoły są przygotowane w ogóle na przyjęcie sześciolatków, że w ogóle jest super i trzeba pomóc, żeby zachęcić rodziców do posłania dzieci. I z tym się właśnie zwracają do dzielnic. Nie będzie to już promocja sześciolatków w stylu terapii edukacyjnej, którą organizowaliśmy. Wymyślono inaczej. Mianowicie po tym roku
zamrożenie, to znaczy wyślemy to po uprzednim przeanalizowaniu sprawy i zastanowieniu się na Komisji Edukacji, zaproszenie do szkół z taką propozycją. Mianowicie każda szkoła podstawowa, oczywiście jeśli się zgodzi, bo nic na siłę, ma zorganizować tak zwany, to się nazywa salon sześciolatka. I to polega na tym, że zaprasza się dzieci, sześć dzieci sześcioletnie z przedszkola danego, najbliższego, załóżmy, z oczywiście wraz z nauczycielami. Organizowany jest występ dzieci sześcioletnich dla rodzin, dla rodziców, dla dziadków, babci, ciotek i tak dalej. I wtedy jest po prostu gwarancja, że jeśli dzieci występują, to rodziny przyjdą. No i się zachęca, pokazuje się szkołę, organizuje się jakieś inne jeszcze rzeczy. Co się okazuje? Okazuje się, że ja dzisiaj, ponieważ chciałam się zorientować, jak faktycznie sytuacja wygląda w naszej dzielnicy, dodzwoniłam się do 5 szkół, czyli mniej więcej połowa naszych szkół podstawowych. Okazuje się, że właściwie w takim stylu te dni otwarte te szkoły organizowały. Więc nic się praktycznie nie zmienia. To po pierwsze. Po drugie, sytuacja jest taka, proszę zobaczyć, w szkole podstawowej jest 32 na dzień dzisiejszy, 6 dzieci 6-letnich. W szkole 25 na dzień dzisiejszy 7 dzieci, 7 dzieci. 53, sytuacja jest najlepsza, jest ich 10. Szkoła podstawowa 30, nie ma żadnego 6-latka. I szkoła podstawowa 62, nie ma żadnego 6-latka, jest natomiast zerówka, gdzie jest komplet. I tak taka sytuacja, 62. Jest zerówka i po prostu dzieci posyłają tam, nasze rodzice posyłają tam wiadomo dzieci. Co się okazuje? Po prostu, jeśli taka będzie sytuacja dalej, to w 2014, jak Państwo wiecie, gdzie będzie obecnie posłania 6-latka do szkoły, do naszych krakowskich szkół trafi 14 tysięcy dzieci i znaczy na dzień dzisiejszy jest 14, czyli załóżmy pójdzie tam załóżmy 10%, czyli gdzieś około 12 tysięcy pójdzie w 2014. To się wiąże oczywiście z przeładowanymi gimnazjami, później szkołami ponadgimnazjalnymi i po prostu wiadomo studia, to tamto będzie gorzej. To jest wynik oczywiście, jak Państwo wiecie, źle przygotowanej zmiany reformy, bo trzeba było iść za ciosem, a nie przekładać to wszystko. Teraz jest w porównaniu do roku poprzedniego, 2011-2012, gdzie do naszych szkół poszło 32% sześciolatków, to w roku obecnym poszło do szkoły w wieku 6 lat niecałe 20%, więc spadek był o kilkanaście procent. No wiadomo, dlaczego były takie przyczyny. Rodzice coraz niechętniej się decydują, a jeszcze zaważył rok poprzedni, gdzie nastąpiły zmiany w krakowskiej edukacji, zresztą nie tylko, sytuacja była negatywna, no i po prostu jest tak, jak jest. Więc reasumując, na najbliższej Komisji Edukacji, myślę, że się nad tym zastanowimy, bo nic na siłę, też zapytałam Pani Prezydent, bo przecież akcje organizacyjne są obecne na tapecie, to Państwo mają być przedstawione w Wydziale Edukacji, jak to wygląda, na co Pani Prezydent powiedziała, a czy proszę Państwa, nie ma problemu, możecie przecież się tym zajmować nawet do 1 września. Więc tak to wygląda. Dziękuję. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie ponieważ podczas tego spotkania, na tym spotkaniu obecna była również przedstawicielka dzielnicy 14, która to dzielnica, jak Państwo żeście czytali w gazecie, w dzienniku, ma dosyć fajny pomysł na przekazywanie środków dzielnicowych na dosyć dobre pomysły szkół, na tak zwane projekty. No i zapytałam o tą sprawę w dzielnicy tej i są tylko cztery szkoły, a my mamy placówek o wiele więcej. To po pierwsze, po drugie możemy się też nad tym pomysłem zastanowić na Komisji Edukacji, ale myślę, że nasz system konkursów i innych rzeczy też jest dobry. Pan Tomasz i później Pan Dorzyk. Ja chciałem poruszyć dwa pierwsze pytanie, właśnie tego, co Pan mówiłaś. Pytanie, czy w tym roku odbędzie się konkurs na dyrektora gimnazjum nr 22? Masz taką informację? Nie, bo ta pani dyrektor jest na początku drugiej kadencji, znaczy właściwie chyba w połowie drugiej kadencji. Nie, no to co zmienia. Gimnazjum aktualnie, mogę wam powiedzieć, jest nabór dla jedną klasę.
A w tamtym roku były dwie. Pytanie moje jest takie, jak już jesteśmy przy tym gimnazjum, czy tutaj nie jestem członkiem tej komisji, czy tutaj jest znany Tobie program naprawczy tutaj wyznaczony przez Panią Dyrektor, czy ten program naprawczy jest sensowny i rzeczywisty według Ciebie i czy ten program rzeczywiście jest realizowany? W ramach, jeśli chodzi o program naprawczy, program naprawczy nam był przesłany do wiadomości. W ramach tego programu naprawczego były podejmowane różne działania w celu wynajęcia parteru różnego rodzaju podmiotom, głównie placówkom edukacyjnym, prywatnym. Natomiast na razie sprawa stanęła, ponieważ rozgrywa się sprawa przeniesienia przedszkola 67-22 i Pani Dyrektor praktycznie w tym momencie jest w zawieszeniu, jeśli chodzi o te działania. Bo głównie jeśli chodzi o program naprawczy, to tam sprawy ekonomiczne, czyli finansowe. A, jeszcze jedna sprawa w sprawie tego przeniesienia przedszkola, jak sytuacja wygląda. Wystosowaliśmy pismo do Wydziału Edukacji i już ponad miesiąc czekamy na odpowiedź. Jeszcze nie ma. Jeszcze tutaj w tej samej sprawie chciałem kontynuować. Jeśli mogę poprosić o przesłanie tego programu na to byłbym bardzo wdzięczny. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Czy mamy jakiś, kiedy mamy jakiś plan, który jest realizowany, to wtedy można się wymienić kamień milowy. Sprawdzamy, co się udało zrealizować. Pytanie, czy mamy w tym jakiś kamień milowy, po którym sobie możemy powiedzieć, sprawdzamy, uwaga, jak ten plan naprawczy jest realizowany. Jaka jest data tego? Na razie nie, jeszcze nie, dlatego że autentycznie sprawa się rozwija o projekt przeniesienia przedszkola 67 do gimnazjum, co nie jest sprawą łatwą, ponieważ jest rekrutacja do przedszkola i jednocześnie nabór do gimnazjum, więc sytuacja jest nieciekawa, bo w tym całym programie naprawczym chodziło głównie o wykorzystanie niewykorzystanych pomieszczeń. Program naprawczy dominacji działa, według mnie, jak się przygląda, robią fajne rzeczy, konkursy, biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, więc dominacja działa normalnie. Tylko chodziło głównie o finanse, o pieniądze, żeby to utrzymać. Więc będziemy wiedzieć, jak ta sytuacja tego przeniesienia nabierze jakiś kolor, bo na razie to po prostu nie mamy nic. Analogikę łączymy przedszkole z gimnazjum. Nie przedszkole ze szkołą podstawową. Nie pierwsza i przykład. Nie jakiś dziwny twór. Dziękuję Państwu. Jeszcze jedna sprawa związana z tymi sześciolatkami. A mianowicie ja rozumiem, znaczy może taki komentarz, że poprosiłbym też ewentualnie o. Będąc ojcem czterolatki już, więc coraz bliższa ciału. Bo mówiąc szczerze, jeżeli są takie argumenty, dla których ten konkretny rodzic ma wysłać dziecko do sześciolatka, sześcioletniej do szkoły i to też chciałbym się z nimi zapoznać. Ewentualnie mieć to nic napisane. Czyli plusy. Plusy, tak. No bo ja rozumiem plusy z perspektywy zarządzania edukacją danego miasta, aby tam, że chodzi o to, aby się te szkoły nie zatkały w tym roku 2014, ale teraz mówię o plusach, jakie mają mieć dzieci i rodzice, z tego, że ich dzieci pójdą wcześniej, chętnie bym się z taką informacją też. Dobrze, ja tylko powiem, bo wspomniałeś o dziecku czteroletnim, więc pan wicekurator przedstawiał symulację, jak to jest w Europie, bo jesteśmy w Europie, w Unii Ukrainie. Proszę sobie wyobrazić, że w Luksemburgu i w Irlandii posyła się dzieci do szkoły, nawet już w wieku 4 lat, więc wszystko czyli działa się w tym działaniu, że infrastruktura mniej? No. No właśnie. No właśnie, on teraz by się nie zajmował. Pan Dominik Znaczek, ile jest pan Maciek? Ja tylko to pisuję, ale sobie to sobie nie, to panie przewodniczący, bez sprawy edukacji. Aha, adwocy, tak? To przepraszam. Panie przewodniczący, idzie też adwocy, no to... Maciej, później... Ja się zwrócił, wie pani przewodniczący. Nie wiem, czy słyszałem przed chwilą, że pani przewodnicząca uważa, że ten system, który jest u nas do finansowania placówek edukacyjnych jest dobry. Moim zdaniem jest totalny, ponieważ on polega na tym, że jak placówka w roku ubiegłym dostała kwotę jakąś tam, to w tym
tym roku też dostaje taką samą kwotę, ewentualnie trochę wyższą i w ogóle nie patrzymy na to, czy przykładowo dany konkurs jest słuszny, czy niesłuszny, czy się cieszy zainteresowanie, czy się nie cieszy, czy szkoła się poczuwa chociażby do tego, żeby zaprosić przewodniczącego, zaprosić radnego, napisać do gazetki dzielnicowej, czy się do tego nie poczuwa. Także po prostu sytuacja jest taka, żeby od tych placówek edukacyjnych nie wymaga żadnego wysiłku, oni po prostu przyzwyczajają, że środki dostają. I moim zdaniem, skoro są to pieniądze publiczne, to wydaje mi się, że powinny być dzielone w inny sposób. Tak jest moje zdanie, prawda? Dziękuję za regułację dyskusji, ale nie cię mam szanowni. Ja tutaj będę, jeżeli będzie żadne spotkanie, myślę, że jest propozycja, żeby się to 5 lat, 6 lat i czy ja mogę podsumować jeszcze na koniec? Przepraszam, ja się w ogóle dziwię pewnym rzeczom, ale właściwie się nie dziwię. Sytuacja w naszym mieście wynika z sytuacji, której dzisiaj przeczytałam taką jedną mądrą, według mnie, znaczy wypowiedź osoby, którą bardzo cenię. Mianowicie w Polsce bardzo drogie są lekcje religii w szkołach. Tak powiedziała ta osoba. I lekcje religii w szkołach. Praca pana Gowina i jego działania na stanowisku ministra sprawiedliwości. A ja bym tu jeszcze dodała działania ministra edukacji. Naprawdę. I to nie chodzi o finanse. Drogie w innym tego słowa znaczeniu. To już ja chciałem poprzeć tutaj nadzieję w nagranym głosie odnośnie rozdawania tych środków i generalnie tutaj chciałbym zaproponować, aby Macieju może twoja komisja zastanowiła się nad wypracowaniem takiego pewnego regulaminu związanego z przyznawaniem środków na różnego rodzaju imprezy kulturalne, imprezy edukacyjne, ekologiczne, które są organizowane. Jakiejś metody tutaj weryfikacji po przyznaniu, na przykład po realizacji, jak to nastąpiło i wykorzystaniu tej wiedzy przy przyznawaniu środków na kolejny rok. Dziękuję bardzo, pan to nie rozdajemy żadnych środków. Przepraszam. Zgadzam się, przepraszam oczywiście. Szanowni Państwo, pragnę podziękować serdecznie osobom, które miały przyjemność znaleźć czas i możliwość dojechania do Sicily na galę przedsportową czy dzielnicy. Był obecny pan Jerzy Zutek, który wręczał stosowne nagrody, wyłoniony zwycięzcy. Bardzo dziękuję tutaj Radzie Dzielnicy, która też pomogła tą waszą ideę. Po wstępnych zeznaniach jestem przekonany, że Piafa będzie dalej realizowana, jako że to byłam pierwsza. Mam nadzieję, że w roku przyszłym dla następnych będziemy to dzieło kontynuować. Z tematów nam bliższych i codziennych, na częste pytania koleżanek i kolegów radnych, pierwsza kwestia spoczy skwer, o którym słyszymy, że gdzieś jest, ale go jeszcze nie ma. Tak naprawdę brakuje mi kolejek, brakuje paru urządzeń. Na podstawie pisma mamy informację, że w miesiącu kwietniu zamierzają zrealizować stosowną inwestycję. Po rozmowie z bezpośrednim osobą z Sikicie odpowiedzialną za ten temat, panem Paraszewskim, dostałem zapewnienie, że realizacja ta skończy się do końca kwietnia, przed weekendem majowym, tak żeby można było udostępnić dzieciom oraz mieszkańcom wspomniany teren. I taka moja propozycja do państwa radnych, jak i do zarządu, żeby może w jakiś sposób zastanowić się
nad tym, czy nie zrobić jakiegoś formalnego, oficjalnego otwarcia tej inwestycji miejskiej, ale też wskazanej, wychodzonej przez radnych tej dzielnicy na wspomnianą lokalizację i żeby ewentualnie zaprosić przewodniczącego miasta, radnych, inicjatorów tego pomysłu, a także pana prezydenta, wiadomo, że pewnie zdecydowanie za to. To jest taka moja sugestia. Może to wtedy tutaj za sugestią kolegi Macieja zacnie się tym pochwalić na łamach naszego periodyku, jakim jest Jednocześnie można by to zamieścić na łamach stron internetowych. Trzeba zaprosić jeszcze 6 Kolejna kwestia, którą nie radni gminy, to transport. Szanowni Państwo, tego wybiegu. Dostaliśmy informację zwrotną, że wspomniane lokalizacje zaproponowane przez Komisję Szanownicę, czy jedna przy osiedlu Podławeckim, druga w osiedlu Ruczaj, nie spełniają kolejnych oczekiwań, już tym razem nie ZIKIT-u, ale tym razem Biura Planowania Przestrzennego. Odpowiedź ZIKIT-u jest lakoniczna, nic nie wyjaśniająca, żeby tylko Państwu przykład, że jedna z wymienionych działek jest określona jako budownictwo wielorodzinne, budownictwo niskiej gęstości zabudowane mieszkania, ale także w części jako teren zielony. Więc ja w tym przypadku nie potrafię Państwu odpowiedzieć, czy Biuro Planowania Przestrzennego uznaje wsi wybieg za teren niezielony. Wystosowała była Komisja Sportu Terenów Zielonych, stosowne pismo z prośbą o wyszczególnienie, jakie działki tak naprawdę mamy wskazywać, bo myślę, że nie odpuścimy i w maju prześlemy do ZIKIT-u kolejne zacne lokalizacje. Będziemy męczyć miasto aż do skutku. Kolejna nieostrawna jeszcze kwestia. To jest demontaż urządzeń na obiekcie Grudnia-Karolskiego na ulicy Korfala, gdzie zostały urządzenia zdemontowane jako zagrażające bezpieczeństwu uczestników w zabawnym miejscu i zagrożenia dla zdrowia, ewentualnie życia. Na podstawie tam stosownych decyzji ZIKI urządzenia zdemontował. Tutaj kolega Maciej też o tym wspominał w rozmowie. Także informuję, że ogródek ten jest przeznaczony jako priorytetowy do realizacji w roku bieżącym. Przypomnę tylko Państwu, że w roku ubiegłym nie byliśmy w stanie go doposażyć. Udało się zrobić tylko projekt, który w tym roku będziemy kontynuować, realizować, zaczynać realizację. Jednocześnie systematycznie ten ogródek zapomina się pan wicedyrektor CIKI, pan Migdał. Już nie wicedyrektor. Może pan był na zakresie. Może pan Bogdan ma jeszcze świeższe informacje. Co nie zmienia faktu, że jeden w świętach Wielkiej Nocy miałem przyjemność spotkania się. Ponad miesiąc temu.
Oczywiście, jeśli chodzi o bieżącą sytuację CIGI i ewentualnie w realizacji przedmiotowych obrótów gentałowskich w naszej dzielnicy, po informacji, którą otrzymałem już dzisiejszym od kolegi Bogdana, że być może w tym, być może dopiero w przyszłym tygodniu, bądź po sędzie majowym, osoby. Natomiast ewentualnie to granie spotkania może dotyczyć przyszłego tygodnia, pierwszego tygodnia po drugim sędzie majowym, kiedy to z odpowiednimi osobami będziemy rozmawiać na temat realizacji wskazań na podstawie podjętej uchwał naszej dzielnicy. I na pewno w tym roku przesunie się realizacja, ponieważ sam przetarg w poprzednich latach był zakończony, powiedzmy, koniec kwietnia, połowa maja, a potem ewentualne odwołanie do czerwca. W tym roku ten przetarg nie ruszy wcześniej niż w czerwcu, co automatycznie powoduje tak obstawę, że to będzie czerwiec, koniec czerwca. Jeśli będą ewentualne poślizgi, potem ewentualne odwołania, no to sama realizacja się nie nastąpi wcześniej niż realnie we wrześniu. Także tutaj uczulam wszystkich z Państwa, że jeśli mieszkańcy Państwa się dopytywali, czy coś się dzieje w tym temacie, ewentualnie kiedy się będzie działo, to bardzo Państwa proszę o przekazanie właśnie takiej informacji, że będzie realizowany, ale dopiero po wakacjach realnych. Dziękuję bardzo. Przewodniczący. Pan Maciej. Ja chciałem poruszyć dwa tematy. Pierwszy to tradycyjny kubiek podwaleński, drugi temat naszych magistratów. Jeżeli chodzi o kubiek podwaleński, chciałem serdecznie podziękować pani Beacie za czas, który poświęciła, że ten kurier się ukazał i będziemy dzisiaj mogli odebrać. I równocześnie zaapelować o większą aktywność państwa, jeżeli chodzi o pisanie tekstów, no bo jak Państwo przejrzeli najnowszy numer, no to niestety, prawda, chciałbym kogoś z nas pochwalić, no ale oprócz pani Beaty to taki specjalny. Za siebie nie będę. Jeszcze przewodniczącego można pochwalić. Tak, prywatnie oczywiście. I teraz jest jeszcze druga sprawa. Jak Państwo pamiętają, kilka razy dyskutowaliśmy na ten temat, że są tacy radni, którzy nie odbierają swoich naszych studentów. I tak się szczęśliwie, że się tak wyraża, złożyło, iż drukarnia zwróciła się do nas następującą prośbą. Mianowicie, z przyczyn technicznych drukarnia wolałaby, aby kurier był pakowany do 18 paczek, 17 paczek po 200 egzemplarzy, jedna paczka po 100 egzemplarzy. I w związku z tym moje pytanie, co Państwo o tym, prawda? Krótko mówiąc, prawda, w ostatnim razie nie odbierze. Myślę, że to nie będzie w ostatnich latach, tylko ciągle z tymi samymi latami. Nie chcę wymieniać nazwisk, ale wszyscy wiemy. Bo nie obecnie nie umieścimy. Czasami jest. Nie, jeżeli nie ma przeciwnego, to nie ma. Nie ma głosu przeciwnego. Okej. Pan Bogdan. Ja nie, to pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest dzień otwarty magistratu. To wyważaliśmy blisko, że w tym roku odbędzie się tradycyjnie dzień 2 czerwca. Jest to termin, jak zwykle, prawda, fatalny, bez długi weekend, bo może się. Ale później trudno i musimy, jak zwykle, się przygotować i zaprezentować na stoisku. Wzorem lat poprzednich, jak zwykle, w sobotę, dzięki przychylności, życzliwości pana przewodniczącego oraz pani przewodniczącej, prawda, przygotujemy stoisko naszej dzielnicy. Natomiast i oczywiście tradycyjnie z panem przewodniczącym wyjdziemy na początek. Natomiast bardzo bym Państwa prosił o to, aby Państwo się na godzinę dyżury zgłaszali do pani Beaty.
Mówię, że pani teraz jest temat jakiś. Nie, właśnie, jeżeli chodzi o temat, nie chcę tu się wymądrzeć, ponieważ w związku z tym, że tematem jest graffiti, oddałbym głos pani przewodniczącej. Pani jeszcze, pani uwaga. Może pani Warta najpierw, bo... Czyli temat, bo właśnie zwrócili się do nas właśnie z kancelarii Rady Miasta, ze względu na to, że ten konkurs nasz jest...